Hej, dobry wieczór. Widzimy się już dzisiaj drugi raz. Na wasze zresztą życzenie, bo o ile tam różne kierunki to pojedyncze osoby pytały, to o Wydział Architektury pytało więcej osób, także ewidentnie jest potrzeba rozmowy na ten temat. Połączymy. Z osobą z WRS-u. O. Cześć. Cześć, tylko się upewnię, czy wszystko słychać, wszystko widać? Tak, ja Ciebie widzę, tylko widzę, że mnie, ja jakoś jestem za wysoko, to się muszę ustanowić jakoś inaczej. Ale my się właściwie nie znamy osobiście, także nie miałyśmy się okazji poznać. Ja jestem Daria, a Ty? Dobra, ja się przedstawię. Jestem Julka, jestem z WRS-u, właśnie z Wydziałowej Rady Samorządu Architektury. No, miło Cię widzieć. Ciebie również. Na którym roku jesteś? Ja jestem na drugim roku aktualnie. I powiedz mi, bo architektura w ogóle ma po prostu inną rekrutację. Jakbyś mogła po prostu opowiedzieć, jak wygląda rekrutacja na architekturze? Tak, wiem, że w ogóle to jest pytanie, które się będzie często pojawiać ze względu na to, że po pierwsze wiemy, że na nasz wydział jest inna rekrutacja niż na wszystkie inne, a po drugie, no ze względu na COVID ona jest jeszcze utrudniona. W tym roku rekrutacja na architekturę będzie przebiegać online. Będzie, nawet mam tu ściągawkę z terminami, 4 lipca o 9 rano będzie sprawdzian predyspozycji umiejętności rysunkowych, który będzie poniekąd sprawdzianem z rysunku, poniekąd sprawdzianem z umiejętności wyobraźni przestrzennej, czyli nie trzeba koniecznie mieć nie wiadomo jak dobrego warsztatu, ponieważ tutaj liczy się przede wszystkim wasza wyobraźnia przestrzenna. Wyobraźnia przestrzenna kandydatów to będzie głównie brane pod uwagę. No i do tego oczywiście liczą się wyniki z matur. Jeśli mam mówić progi, no to obowiązkowo trzeba mieć zdaną na poziomie rozszerzonym lub nie, ale o tym zaraz powiem. Matematykę, język obcy. Jeżeli mamy zdaną podstawę, no to ten przelicznik liczy się przez pół. I do tego mamy koszyki, z których możemy opcjonalnie sobie dołożyć w cudzysłowie punktów, czyli jest to albo fizyka, albo informatyka z przemnożnikiem 0,5, albo geografia, historia, historia sztuki, albo Polski. Przy czym możemy mieć jeden z tych przedmiotów, czyli na przykład jak ktoś zdał geografię i Polski rozszerzony, to tylko jeden z tych przedmiotów będzie się mu liczyć do punktacji. No i ten sprawdzian predyspozycji będzie wyglądać w ten sposób, że o 9 rano otworzy się platforma Moodle, czyli nasza ulubiona platforma, do której wgrywamy różne prace i do końca dnia będzie można dosyłać zadane zadania. Co istotne, będzie również portfolio, to znaczy 5 wybranych prac trzeba będzie już po tym zadaniu, trzeba będzie wybrać 5 wybranych prac na platformę. I następnie komisja rekrutacyjna będzie oceniać te portfolia. To, co istotne, to nie jest jak teczka na ASP, nie jest powiedziane, że to musi być, nie wiem, dwie martwe natury w formacie takim, a nie innym. Nie, nie, nie. To ma pokazać komisji, jakimi kandydaci są ludźmi, jak myślą, jak patrzą na świat. To mogą być fotografie, to mogą być, znaczy fotografie nie, ale to mogą być grafiki, grafiki komputerowe. Digital jest jak najbardziej w porządku, więc nie ma tak naprawdę dobrej odpowiedzi na to, co jak najlepiej należy się przygotować i co najlepiej. A powiedz mi, czy jest tak, takie pytanie, czy ważniejszy jest jakby ten egzamin, czy matura? Już mówię dokładnie, jest tak, że niekoniecznie matura, ale zadanie będzie na 130 punktów, a portfolio z prezentacją na 70 punktów. Dodać do tego punkty z matur i nie mogę niestety powiedzieć, ile to jest jakby wymagane, dlatego że pierwszy raz mamy taką, a nie inną punktację i taki, a nie inny egzamin, więc 130, jakby za 200 punktów jest z tej naszej rekrutacji wewnętrznej plus do tego punkty z matur, więc tak to się będzie liczyć. A to może kojarzysz, jak to było wcześniej w takiej normalnej rekrutacji? Okej, no to się też zmieniało z roku na rok. Mogę po prostu powiedzieć, jak to wyglądało, jak ja się dostawałam. Jasne. U mnie było w ten sposób, że były dwa egzaminy i one były etapowe, czyli miałam pierwszy egzamin, który dzielił się na dwa etapy i jeżeli komuś poszło kiepsko z pierwszego egzaminu, nie dostał się do drugiego, trzeba było jakby się dostać do drugiego etapu. Pierwszy egzamin był rysunkowy, były dwa zadania rysunkowe, było 90 minut na każde zadanie.
po tygodniu dostaliśmy informację zwrotną od komisji rekrutacyjnej, czy dostaliśmy się do następnego etapu. I kiedy już dostaliśmy informację, że dostaliśmy się do następnego etapu, przychodziliśmy na uczelnię na egzamin, który tym razem nie był rysunkowy, tylko był z takiej zmodelowania z papieroplastyki. Jeśli słuchają nas uczniowie szkoły rysunku, to na pewno wiedzą, o czym mówię. Ja przykładowo miałam takie zadanie, że dostałam na sali kopertę B2 taką szarą, 5 spinaczy, kilka kartek, nożyk introligatorski i musiałam, zadanie brzmiało jakoś tak, że, nie pamiętam dokładnie, ale moje zdanie brzmiało jakoś tak, że stwórz jakiś tam przedmiot, który mogłabyś postawić na biurku, który jak zostanie wprawiony ruch, to dokona jakiejś transformacji. To nie są takie zadania typu, nie wiem, zrób z tego żurawia. Pomimo, że były takie egzaminy, na przykład wiem, że jak 2 lata przedtem, jak ja szłam na egzaminie z części rysunkowej, trzeba było narysować drzwi budowlane. Więc no tak jak jest powszechna opinia, że egzamin na architekturę to ruletka, to ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Okej. Okay. A później, okej, dostajemy się na studia i jak to później wygląda? Na czym polegają te studia? Teoria czy praktyka? To jest ciekawe pytanie, tylko ja jeszcze ugryzę z innej strony, bo dużo osób się zastanawia, dlaczego architektura nie jest na ASP, albo dlaczego, jaki jest ten stosunek części ścisłej do części artystycznej. Trudno powiedzieć, bo mamy na przykład przedmioty, które są, tam różne bloki przedmiotów tematyczne, przykładowo mamy rysunek, na drugim roku jest malarstwo, jest rzeźba, której no, niestety nie udało nam się skończyć, no bo nie mogę rzeźbić w domu, ale są takie bardzo artystyczne przedmioty. Zarówno jak i mechanika budowli, wytrzymałość materiałów, konstrukcje budowlane, więc ten jakby proporcja tych artystycznych do tych ścisłych jest, tak bym powiedziała, pół na pół. I tak jeszcze wiem, że to jest pytanie, które się często pojawia. Czy jeżeli nie miałam rozszerzonej fizyki w liceum, to czy wrzucą mnie ze studiów? Nie. Jak najbardziej wszystkiego da się nauczyć. Po prostu może to być trochę cięższe. Wiadomo, jak ktoś nie miał wcześniej żadnej styczności z jakąkolwiek fizyką na poziomie jakimś tam rozszerzonym, ale no ja na przykład nie miałam, ja byłam po matgeo po liceum i jakoś udało mi się zdać ten pierwszy rok, więc to jest też do zrobienia. A czy teoria, czy praktyka? No znowu powiem i to, dlatego że tak jak są przedmioty teoretyczne, jest, nie wiem, teoria architektury, jest historia architektury powszechnej, ale po każdym roku na przykład musimy zrobić praktyki obowiązkowe. No, po pierwszym roku są to praktyki inwentaryzacyjne, gdzie na przykład w zależności od grupy, do jakiej się trafi albo którą sobie wybierzemy, ale na przykład jedzie się, nie wiem, do Ciechanowca mierzyć jakieś chaty z XVIII wieku, więc są praktyki inwentaryzacyjne, potem po drugim roku są budowlane, po trzecim są projektowe, więc tej praktyki również się trochę znajdzie, no ale też wiadomo, że żeby przystąpić do praktyki, to trzeba trochę tej teorii przyswoić. Mhm. I wiem, że jest dużo specjalizacji, tak zrozumiałam z tego, co widziałam na stronie. Chyba to nie jest tak, że jedna czy... Już ci mówię, jak to działa. To nie jest do końca tak, że specjalizacja wybiera się dopiero na magisterce i tutaj bym odesłała na stronę na wszelki wypadek, bo nie jestem do końca pewna tych specjalizacji. Okej. Ale to się wybiera dopiero na magisterce, jednak nieważne jaką specjalizację wybierzemy, to i tak mamy po... To są aktualnie studia... Znaczy inaczej. Ja jestem na studiach dwustopniowych, ale teraz rocznik, który będzie szedł na studia, już idzie tym trybem jednolitym, to będą jednolite studia magisterskie. Mhm. No i zmierzam do tego, że ja będę wybierać sobie specjalizację dopiero na magisterce, a jeśli chodzi o wybieranie specjalizacji w tym już jednolitym toku nauczania, to nie chcę skłamać, dlatego na wszelki wypadek odsyłam tutaj na stronę, gdzie jest pełna oferta studiów magisterskich, żeby nie wchodzić w błąd. A powiedz mi, a orientujesz się, bo jeszcze można studiować architekturę po angielsku? Tak. W tym roku również rusza anglojęzyczna architektura i... Generalnie jeszcze tak słowem wstępu, zapomniałam o tym dodać na początku, to jest już trzeci live dla kandydatów opowiadający o rekrutacji, więc będę odsyłać do naszej strony na Facebooku WRS-u, WRS Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Tam jest link do Discorda, do poprzednich 2 live'ów, gdzie pierwszy live był jeszcze z panem dziekanem Janem Słukiem i z naszą panią prodziekan Iwoną Szustakiewicz i oni odpowiadali na wszystkie takie pytania organizacyjne i tam też znajdzie się link do prezentacji, gdzie jest wypisany dokładny terminarz, dokładna oferta studiów, każdych studiów, które ruszają, więc tak, ruszają studia anglojęzyczne, inżynierskie,
I co ciekawe, właśnie ruszają 4 lata, czyli jeśli ktoś pójdzie na studia anglojęzyczne, to idzie dalej trybem dwustopniowym. Ponieważ studia polskojęzyczne są jednolite, nie mamy już studiów niestacjonarnych, jest 100 miejsc na studia stacjonarne, na tą 6-letnią architekturę, albo jeśli ktoś chce iść na samego inżyniera, to może tak zrobić, tylko wtedy idzie na płatne studia anglojęzyczne, na które jest 50 miejsc, chciałam sprawdzić, a na anglojęzyczną magisterkę jest 25 miejsc, więc trochę mniej. Okej. Okay. Czyli zawężone, w sensie mniej teraz. Trochę zawężone, trochę nie, dlatego że jak ja szłam, to przyjmowano 125 osób, z czego 50 osób z tym gorszym wynikiem, czyli 50 osób od dołu listy szło na studia płatne. Teraz takich studiów płatnych, niestacjonarnych po polsku już nie ma. Okay. I też myślę, że warto wiedzieć, że pomimo, że to są studia niestacjonarne, tak się na WSOS-ie nazywają, to są normalnie studia dzienne, czyli studenci, którzy są na bezpłatnych, mają zajęcia z dokładnie tymi samymi ludźmi, co ludzie, którzy płacą. To nie są wieczorowe studia, to nie są weekendowe studia, mamy wszyscy razem zajęcia. Okej. Okay. Jest pytanie, czy jest możliwość przeniesienia się ze studiów anglojęzycznych na polski? Nie kojarzę takiego przypadku, jeśli mam być szczera. Mogę się jeszcze dopytać? I w ogóle, jeśli nie umiałabym odpowiedzieć na jakieś pytanie i ktoś miałby dalej to pytanie, to proszę wysyłajcie je tutaj na Instagramie WRSWAPW, to się jeszcze dopytamy, upewnimy, żeby nie było żadnych niejasności. Nie znam nikogo, kto tak zrobił i wydaje mi się też, że nie da się tak zrobić ze względu na to, że program studiów jest inaczej ułożony, ale jeszcze się dopytam i ci odpowiem. Tak, w ogóle ja polecam tak wszystkim kandydatom, bo czasem są dosyć takie szczegółowe pytanie, na które nie tylko ja jakby obsługuję media społecznościowe, no ale po prostu my jesteśmy z biura promocji, jakby nie jesteśmy z danego wydziału, nie znamy tak szczegółowo specyfiki danego wydziału. Także warto właśnie, jeżeli jacyś kandydaci mają takie jakieś pytania, typu w ogóle jak się studiuje na jakimś wydziale, to żeby po prostu od razu uderzać do WRS-ów, do fanpage'y wydziału. Tak, bo po prostu tam dostaniecie najlepsze informacje na temat tego, co się dzieje konkretnie na danym wydziale. Ja się jeszcze wtrącę, bo tu czuwa nade mną koleżanka z wydziału i mówi, że jest taka możliwość, także jak mi dopisze, jak dokładnie wygląda, to przekażę. Dobra, okej. Okay. No i później, dobra, i później macie podczas studiów pewnie jakieś praktyki, tak? I tutaj z tego, co pamiętam, to już zaczęłaś tam mówić, że można gdzieś wyjechać. Tak, zaraz odpowiem na pytanie, tylko jeszcze widzę, że jest pytanie, czy fizyka albo informatyka są niezbędne, by się dostać? Nie, to jest, fizyka i informatyka są z tej kategorii przedmiotów dodatkowych, gdzie ktoś może sobie zgarnąć dodatkowe punkty, ale obowiązkowa jest matematyka i język obcy. Pytania się pojawiają. Tak. Tak, przepraszam, że ci przerwałam, ale może po prostu, bo potem wiesz, one znikną gdzieś tam w górze. Jasne. Jak wygląda przenoszenie się z innych uczelni na Politechnikę? Czy jest w ogóle taka możliwość? Tak, jest taka możliwość. Znam kilka osób, moja koleżanka przenosiła się przykładowo z Wrocławia. To jest bardzo indywidualna kwestia, można się przenieść, wtedy po prostu uczelnie porównują sobie różnice programowe. Przykładowo ta moja koleżanka, z którą chodziłam wtedy do grupy, miała część przedmiotów z tego Wrocławia miała pozaliczanych, a część musiała jeszcze z nami nadrabiać, więc pomimo, że szłaby na drugi rok studiów, to szła z nami na pierwszy, ale miała kilka przedmiotów zaliczonych po prostu awansem, miała przepisane oceny z tego Wrocławia, więc tak da się to zrobić, tylko to jest dość indywidualna kwestia, no i też zależy, czy ktoś się przenosi z zagranicy, czy z innego miasta w Polsce. Tak, akurat chciałam zobaczyć na pytanie, bo jest pytanie, ale myślę, że odpowiedź jest oczywista, czy zdarza się, że ktoś, kto się nie dostał za pierwszym razem, to próbuje na przykład w następnym roku i wydaje mi się, że raczej tak. Jak najbardziej, bo tak jak już niestety z tym egzaminem jest, zapiszę cię proszę live. Tak, chyba tak, będzie tak. Będzie zapisane, Instagram daje opcję zapisania jako tam w IGTV. Też na YouTubie później wrzucam. Też tak. Także kończę. Dużo pytań się pojawia. Właśnie widzę. Uaktywnij. Tak, ludzie często próbują się dostać po kilka razy, dlatego że przez to, że niestety ten egzamin jest taką ruletką, bardzo uzdolniony uczeń może po prostu nie podejść temat. No, zdarza się, ale nie ma w ogóle żadnych problemów, żeby się próbować przepisywać. To już jest, znaczy przepisywać, zapisywać od nowa. Jeszcze na starszych latach była taka praktyka, że jak ktoś na przykład był na tych studiach płatnych, to szedł jeszcze raz na egzamin, żeby się jeszcze raz dostać, także nie ma limitu podejść, broń Boże.
Było też pytanie, czy pamiętasz swoje wyniki z matury, ile mniej więcej miałaś punktów. Ale to sądzę, że to trudno, na architekturze to raczej trudno jakby porównać sobie, bo to nie tylko chodzi o maturę, tak? To chodzi o ten egzamin. Właśnie chodzi też o to, że ja miałam zupełnie inny stosunek matur do punktów. Chodzi mi o to, że na przykład mój egzamin był na 300 punktów, a matura, z tego co się orientuję, jak ktoś miał z wszystkiego maksa, to miał chyba 150, czy jakoś tak. A teraz ten jakby współczynnik proporcji jest po prostu inny, więc to, że moim super wynikiem z matur się nie będę tutaj chwalić, no jakby nie skreślił mnie, także... Najważniejszy jest egzamin i w przypadku teraz nowego rocznika też to portfolio. Mhm. Czy jest czas na zajęcie dodatkowe, czy jest, bo to czy konieczny jest wtedy egzamin, to przypuszczam, że chodziło o to pytanie, czy jak ktoś się próbuje dostać jeszcze raz, no to tak, jest traktowany jak osoba, która jeszcze raz jeszcze raz się dostawała, a jeśli to się tyczyło przenosień z innego wydziału, no to nie. Czy jest czas na zajęcie dodatkowe lub ogólnie czas poza studiami? No powiem tak, ja cały pierwszy rok pracowałam i godzinowo wychodziło, że to było tak około pół etatu. Jeśli ktoś chce pracować, to jak najbardziej da się to połączyć. Nie mówię, że jest łatwo, no nie będę słodzić, no to są czasochłonne studia, nie są może aż tak trudne, jak mogłoby się wydawać, ale są bardzo czasochłonne, więc to też trochę zależy od tego, jak osoba jest zorganizowana, jak sobie po prostu radzi. Wiadomo, no ktoś potrzebuje godziny, żeby się czegoś nauczyć, a ktoś 5 godzin. Też istotne jest to, i podejrzewam, że takie pytania może paść. Bardzo duża część naszych studiów to jest praca przed komputerem, to jest praca na programach, których na pierwszym roku nauka zajmuje trochę czasu. Teraz jakby bardzo widzę, jak oblałam jeden przedmiot, który teraz poprawiam, i widzę, jak dużo łatwiej teraz, bo właśnie on się tyczył komputerów, jak dużo łatwiej jest mi teraz po tym roku praktyki po prostu coś tam wklepać, co potrzebuję. To jest diametralna różnica, ale jednak trzeba swoje godziny przed komputerem przysiedzieć, żeby się tego nauczyć. Mhm. 50. To chyba jest, chodzi o egzamin wstępny, tak? Że u kogoś jest 50 stosunek 50 do 50. Okej, okay, jeszcze tylko tak wtrącę, czy pamiętam swoje wyniki maturalne, to chciałam też uspokoić Paulinę. Tak, chciałam jeszcze Paulinę uspokoić, że jeśli ci kiepsko poszła, pójdzie matura, to wcale nie znaczy, że w broń Boże się nie dostaniesz, bo są osoby, którym super poszły matury i nie podszedł im egzamin, a są osoby, które trochę zawaliły maturę, ale dobrze, nie poszedł egzamin i się dostały, więc egzaminy są ważniejsze. Okej. Okay. No i też to akurat tyczy się może innych kierunków. Nie do końca trzeba się sugerować programami zeszłego, programami. Nie, broń Boże. Broń Boże, tak, bo nie ma co porównywać. Bo to wszystko zależy od tego, jak w danym roku matura pójdzie maturzystą, tak naprawdę. Jacy będą kandydaci. Jaka jest największa zaleta i największa wada architektury na PW twoim zdaniem? Nie ma wad. Nie, broń Boże, nie będę słodzić. Moim zdaniem największą wadą tego wydziału, ale to nie tyczy się wydziału, to się tyczy kierunku, jest czasochłonność, o którym mówiłam. To jest często po prostu wielogodzinne dłubanie nad projektami, to są w ogóle studia projektowe, powinnam też o tym wcześniej wspomnieć. Ze względu na to, że architektura jest... To są studia regulowane, czyli Izba Architektów nad nami czuwa. Mamy określone z góry, że połowa naszych zajęć musi być zajęciami projektowymi. No, czyli ten projekt tworzy się od zera często, nawet jeśli mówimy o projekcie z budownictwa, który brzmiałby na bardzo taki ścisły i ściśle określony, to i tak to jest projektowe, coś projektujemy, więc to są bardzo czasochłonne studia. A jeśli chodzi o zalety... Nie wiem, pod jakim kątem mam to interpretować, ale coś, co ja uwielbiam na tych studiach, to jest po pierwsze możliwość połączenia ścisłych w ogóle. No jeśli ktoś jest trochę ścisły i trochę artystyczny, to nie wyobrażam sobie lepszego miejsca niż architektura generalnie. No i też jest ze względu na specyfikę kierunków, jakby raczej jak ktoś chciał iść na tą architekturę, to wiedział o tym od jakiegoś czasu, więc mamy w budynku bardzo dużo osób po prostu o wspólnych pasjach, otwartych umysłach i w ogóle super, super ludzie, naprawdę. Czy dużo rysujecie? Często zadania do domu dostajecie. Czy dużo rysujemy? Na pierwszym roku jest tego rysunku chyba najwięcej, ze względu na to, że one
mogę skłamać, ale wydaje mi się, że miałam dwa razy w tygodniu miałam rysunek. I to był taki bardzo rysunek, jak można kojarzyć ze szkółek rysunkowych, czyli rysowanie, nie wiem, porządków greckich, rzeźb itd., itd. I potem w miarę trwania studiów ten rysunek staje się coraz mniej, że tak powiem, akademicki, czyli coraz mniej warsztatowy, a coraz bardziej taki właśnie na myślenie, czyli syntezowanie różnych rzeczy. Jak to zrobić, żeby w kilka kresek pokazać to, o co nam chodzi, no bo to ma nas mimo wszystko przygotowywać do późniejszego zawodu. Więc to jest jedna sprawa, a odpowiadając, czy są zadania do domu. Jeśli to się tyczy rysunku, to często, bo na przykład zdarzy się, że coś, nie wiem, nie zdążymy czegoś zrobić na zajęciach. No to zależy też oczywiście od prowadzących, od podejścia do przedmiotu, ale zdarza się i też trzeba się przygotować, że tyle samo czasu, jak nie trzy razy więcej poświęcimy na te studia w domu niż na uczelni. Na uczelni bardziej przychodzimy się skonsultować z prowadzącym, bardziej przychodzimy właśnie otrzymać korektę tego, co zrobiliśmy, ale praca jako tako jest raczej w domu, bo to też właśnie powinnam wcześniej dodać, że i to też jest właśnie dużą zaletą moim zdaniem tego kierunku, że jest bardzo duża interakcja prowadzącego ze studentem, czyli właśnie dyskusji o projektach, dyskusji o możliwych rozwiązaniach różnych zagadnień. To jest bardzo rozwojowe, myślę. To było pytanie o stosunek rysunku a prac przy komputerze. Dobra, już widzę. Jaki jest stosunek zajęć z rysunku i zajęć na komputerach? Czy jest tak, że od rysunku się potem odchodzi i pracuje tylko na komputerach? Tak, ja jestem teraz na takim w sumie etapie, gdzie ten rysunek, tak jak powiedziałam, zajmuje mi dużo mniej czasu ze względu na to, że to nie są wycyzelowane, wycieniowane rysunki, tylko właśnie szkice ideowe, tak jakbyśmy rozmawiali w przyszłości z klientem i chcieli w kilka kresek pokazać, jaka jest idea i dlaczego nasz projekt jest taki świetny, a czymś inny nie jest. No i potem, no, ponieważ to ma nas przygotować do zawodu, to tak, tej pracy, im później w studia, tym więcej pracy na komputerze. Mhm. Tam było pytanie o przedmioty na maturze. No to mówiłaś matmę? Tak, matmę, język obowiązkowo i do tego można sobie dobić punktami z fizyki, informatyki, albo geografii, historii sztuki, albo języka polskiego. Mhm. Dobra, czy no jest to miejsce na wymiany zagraniczne i czy bardzo ciężko się na nie dostać? To jest pytanie z tego live'a, który był przedwczoraj de facto. Generalnie nasz wydział ma podpisane umowy z 27 uczelniami i z tego, co kojarzę, jest około 40 miejsc rocznie. No i jak sobie porównamy, no to jeśli na roku mamy 100 studentów, a miejsc jest 40, no to no powiedzmy, że lat jest 4, no to tak 10% i wtedy liczy się znajomość języka. No średnia. No i często też dodatkowym atutem będą jakieś takie działania prospołeczne i tak dalej, także... A to ja się tak z ciekawości zapytam, czy kojarzysz, czy to są wymiany tylko w języku angielskim, czy na przykład, nie wiem, hiszpańskim? Nie, są w różnych językach, bo ja na przykład osobiście się wahałam nad francuskojęzyczną jakąś wymianą. Są nie tylko anglojęzyczne, no ale na te anglojęzyczne trudniej się dostać ze względu na to, że po prostu jest więcej chętnych, bo mniej osób zna francuski czy hiszpański niż angielski oczywiście. No tutaj jak ktoś odpowiada. Tak, koleżanka nasza zajmująca się w ogóle, która siedzi w komisji zagranicznej, mówi, że na wymiany zagraniczne cenią się osoby w okolicach średniej 4,3 w górę, nie jest to bardzo trudne, ale trzeba się napracować, no dokładnie. Jest to do zrobienia, to nie jest dla wybranych, ale trzeba się po prostu przyłożyć. Można podejść do rekrutacji z maturą podstawową z języka angielskiego. Tak, tylko że wtedy nawet jeśli ktoś miał 100%, to będzie się liczyć, jakby miał 50% z rozszerzenia. Tak, ale tak można. Dużo czasu pochłania bycie w samorządzie? Tak, tak dużo czasu, ale to nie jest zmarnowany czas. To jest jedno z moich takich, no nie wiem, coś, co lubię na tych studiach i nikt mi nie każe tu być i nikt mnie do tego nie zmusza i tak. A jesteś od początku studiów w samorządzie, czy kiedy dołączyłaś? No ze mną było akurat tak, że ja dołączyłam w połowie kadencji zeszłego roku, bo po prostu bo byłam pod kreską i osoba wyjechała na Erasmusa, więc ja wskoczyłam. I Klementyna również pisze, że to sama przyjemność i ja się z tym zgadzam. A jakie działania podejmujecie w samorządzie u was na wydziale? A, też mam ściągawkę do tego, żeby niczego nie pominąć.
No to tak, jeśli chodzi o takie rzeczy bardziej integracyjno-imprezowe, no to idąc chronologicznie, zacznę od zerówki, z reguły jest to w Bieszczadach. No w tym roku no, nie wiemy jak będzie, ale to chyba nikt nie wie. Z takich potem, jak przechodzimy na wydziały, fuksówka, czyli tematyczna klubowa impreza, z reguły przebierana, na przykład rok temu był tematem był Zaczarowany Las, 3 lata temu był to Cirque de Melange, czyli taka cyrkowa tematyka i to są w ogóle bardzo udane imprezy i naprawdę ich polecam. Coś, co wyróżnia architekturę na tle innych wydziałów, czego wydaje mi się, że nigdy, znaczy, że żaden wydział nie organizuje, to jest gala gala Miss Plus. I Miss Plus polega na tym, że kiedy mamy pod koniec roku oddania naszych projektów, gdzie na sali wystawowej wiszą nasze wydrukowane projekty, nad którymi pracowaliśmy cały semestr, głosujemy na nie i są wyłaniane najlepsze projekty. Następnie jest organizowana gala, na których zasiada jury i jury to są przedstawiciele architektów z różnych biur w Warszawie. No i na przykład wygrane osoby dostają staż w wybranej pracowni, są na przykład w tym roku akademickim dziewczyna wygrała 2 staże w znanej pracowni też w jakby architektach dla Warszawy i to jest w ogóle bardzo taka, to jest dydaktyczna jakby atrakcja, nazwijmy to, ale jest moim zdaniem bardzo rozwojowa i super sprawa. A dalej no to organizujemy pikniki, organizujemy wieczory planszówkowe, co jest z naszą panią prodziekan, która jest historykiem sztuki, mamy wyjścia do Muzeum Narodowego, oczywiście wigilia, takie inne rzeczy bardziej, nie wiem, świąteczne to też. W majówkę wjeżdżamy na żagle, no w tym roku wiadomo nie wyszło i będę to jeszcze kilka razy pewnie powtarzać. Mamy na przykład takie przyjemne wydarzenie, które nazywa się bombka. I bombka polega na tym, że siadamy ze studentami przed AutoCADem, czyli przed programem do rysowania generalnie i żeby im pokazać, jak działa AutoCAD, to pomagamy im stworzyć wzór, który później będzie wysyłany do miejsca, gdzie wycina się na laserze. I wtedy powstają ich dosłownie bombki, które będą tam laserowo wycinane, więc to też jest taki fajny sposób, żeby połączyć integrację i pokazać przy okazji kilka... Bombka jest sztos, ktoś napisał i tak. Tak, ja w ogóle bardzo lubię waszą choinkę. Ojej, dziękujemy. Dziękujemy. Bo ogólnie no, staramy się co roku tam przejść przez wydziały i porobić zdjęcia choinką. No i choinka na architekturze wyróżnia się, bo to nie są takie zwykłe bombki, tylko to są właśnie wycinane, nawiązują często do czegoś, do jakichś bombki kultury obecnych, także jest to bardzo ciekawe. Tak, bo tak właśnie dla niewtajemniczonych, to są z takiej płaskiej deseczki po prostu wycinane na laserze różne wzory, więc jak jest właśnie wigilia, to nie mamy takich tradycyjnych bombek na naszej choince na wydziale, tylko właśnie porozwieszane te... No nie wiem, no takie, bo nasze bombki. To organizowane i jeszcze coś miałam dodać, o piknikach miałam dodać. Generalnie mamy pikniki, które są organizowane w Domku Fińskim na Jezdowie. To jest taka niewielka działka w Warszawie z takim drewnianym domkiem, gdzie właśnie często też są organizowane różne mniejsze, większe imprezy, ale tym się zajmuje stowarzyszenie akademickie, czyli takie... No nie koło naukowe, ale takie stowarzyszenie, które jest u nas też na wydziale i ono właśnie udostępnia często na różne imprezy taką działkę z Domkiem Fińskim, gdzie są jakieś, nie wiem, grille organizowane, czy są jakieś małe niszowe koncerty, także to też jest takie charakterystyczne, bym powiedziała. I to chyba tyle. Pojawiło się w międzyczasie parę pytań. To się byśmy wrócili. O, w mnie tu było pytanie, czy można podejść do rekrutacji z maturą podstawową z języka angielskiego? A, to już mu odpowiadałaś? Boże, znowu mi się przekręcił telefon. Czy są jakieś ciekawe koła zajęcia dodatkowe? Są koła naukowe. Ja akurat tutaj aż tak się na nich nie znam. Na pewno jest koło naukowe rysunku, koło naukowe architektury strukturalnej, czyli... To już jest trochę takie bardziej łączenie architektury z informatyką, projektowanie parametryczne itd., itd. Jest koło naukowe architektury rezydencjonalnej, jeśli czegoś nie przekręciłam.
Ale nie, no to jeszcze, jeśli ktoś jest bardzo ciekawy stricte o kołach naukowych, to będę odsyłać się do pytań, bo aż tak nie wiem, chyba że mi Krzysztof napisze w międzyczasie. A z zajęć dodatkowych, no to właśnie wyjścia do Muzeum Narodowego, jeśli to się liczy, ale takich cotygodniowych to raczej nie ma, nie kojarzę przynajmniej. Mhm. Pytanie o język polski. Z tych dodatkowych przedmiotów to musi być rozszerzone, czy wlicza się podstawa? Wydaje mi się, że to się tyczy rozszerzeń, ale upewnię się i też dam znać. W razie czego to wydaje mi się, że na stronie tam w zasadach reputacji powinno być to dokładnie jak do kombu. Tak. Jeśli ktoś teraz dotarł i nie słuchał live od początku, to właśnie na naszym fanpage'u są linki do Discorda, gdzie są dostępne prezentacje z dokładnym terminarzem i ze wszystkim. To na Discordzie będzie wtedy. Mm-hmm. Czy zdarzają się staże w Big Group? Nie kojarzę, żeby był, bo tu Klementyna jeszcze odpisała, staże są u polskich firm architektonicznych, ale to u najlepszych. Nie pamiętam teraz, u kogo wygrały, u kogo mieli tegoroczni. Ale zaraz się dowiem pewnie. W sensie, że koleżanka napisze, tak? Tak. Okej. A ty jakie masz plany? Takie zawodowe. Jakie mam plany zawodowe? Ciężkie pytanie, czujesz jak na rozmowie o pracy? Myślałam, że ja pójdę takim klasycznym trybem, skończę inżyniera, pójdę na magisterkę, pójdę na staż do biura, pewnie tak będzie, ale to nie znaczy, że to jest jedna słuszna ścieżka. Można potem pójść w taką stronę bardziej graficzną, można zajmować się różnymi wizualizacjami, można zajmować się projektowaniem, ale na przykład wnętrz, to jakby to nas nie ogranicza w żaden sposób. Ja pewnie pójdę takim klasycznym trybem, ale nie wiem, bo pytanie, co będziesz robić za 5 lat, jest za ciężkie. Czyli, ale jakbyś, no nie wiem, na ten moment, co cię bardziej kręci w tym danym momencie? No, aktualnie jestem trochę bardziej zajarana modelowaniem trójwymiarowym, czyli niekoniecznie projektowaniem, ale jak sobie coś wyobrazimy, to jak to wklepać komputer, żeby było w 3D? Mhm. No, ale mam też masę osób, które właśnie bardziej chcą iść taką stronę graficzną, coś, co trochę zahacza może o budownictwo przemysłowe, różnie, bardzo różnie. Mhm. To są te firmy, tak? Tak, staże faktycznie. Staż był w Jemsach, 22 architekci, tak. W grupie piątej chyba też był w tym roku? No. Okej. Okay. Czyli to totalnie pytanie laika, bo nie wiem, a na którym roku są staże? To znaczy, te staże, o których mówimy, to są staże, które ktoś sobie, że tak powiem, wygrał i one na przykład, no, tak jak się dogada wygrany z przedstawicielem, no to staże były w wakacje, w sensie... Tak... Ale nie, chodzi mi tylko, czy macie tak, że na przykład... każą wam, nie wiem, po drugim roku, że musicie odbyć staż, czy to jest, nie wiem, po trzecim roku, czy jakoś macie taki termin, kiedy musicie to zrobić? Na jednym z semestrów, w tym nowym programie, to będzie chyba semestr siódmy, przez cały semestr nie ma zajęć, tylko właśnie mamy praktyki. To są jakby praktyki na 30 CTS-ów, więc to jest na którymś semestrze, wydaje mi się, że obecnie zamiennie na albo na 6 i 7, albo 7 i 8, no po prostu, żeby nie było tak, że nagle cały rocznik po prostu jest gdzieś w biurach na praktykach. Mhm. Czy jest więcej papierkowej roboty przy projektach niż samego projektowania? Wydaje mi się, że to jest pytanie o taką stronę bardzo techniczną. No oczywiście im dalej w studia, tym więcej tej papierologii, ale to są raczej projekty ideowe, przynajmniej mówię o tym głównym jakby projektowaniu, no bo wiadomo, że jeśli zaliczamy budownictwo, no to o to chodzi w tym przedmiocie, żeby nauczyć się tej dokumentacji. Mhm. Może macie jakieś złote rady a propos portfolio składające się z 5 prac, które trzeba wysłać w tym roku do rekrutacji? No właśnie to pytanie pojawiło się na poprzednim live'ie i tak powtórzę słowa pani prodziekan Iwony Szustekiewicz. Nie ma odpowiedzi. Po pierwsze, nie ma jak sobie tego porównać do zeszłych lat, bo pierwszy raz w ogóle jest coś takiego organizowane. Po drugie, jeśli ktoś się lepiej czuje w rysowaniu czy malowaniu martwej natury, niech to idzie. Jeśli ktoś się lepiej czuje w
nie wiem, w rysowaniu tuszem w plenerze, niech to idzie. To ma służyć komisji, żeby po prostu zobaczyła, jakimi ludźmi są kandydaci poprzez ich pracę. Jest zapotrzebowanie na architektów, czy trudno znaleźć pracę? Czy trudno znaleźć pracę? No, tak się mówi, że żadne studia nie gwarantują pracy, ale no, te miejsca się znajdą. No, ja jestem na drugim roku, jeszcze pracy w zawodzie nie szukałam, więc z autopsji nie powiem. Znaczy, tak sobie myślę, że jeżeli ktoś się rozwija, lubi to, co robi i później, nie wiem, gdzieś tam dodatkowo się szkoli czy coś i później pójdzie szukać pracy i będzie umiał się sprzedać, i będzie miał fajne doświadczenie, to myślę, że znajdzie pracę, tak? No to musimy brać pod uwagę, że no rekrutacja no to jest konkurencja w jakimkolwiek zawodzie, tak? Że zawsze ktoś, kto jest fajniejszy, to ma większe szanse, także nie możemy się tylko opierać tylko na tym, czego się uczymy, ale też się musimy rozwijać i się dobrze sprzedać. No, dokładnie. Tutaj jeszcze coś się pojawiło. Od koleżanki. Tak. Absolwentów, ale architektura daje wiele możliwości na rynku pracy. Nie trzeba w samym zawodzie. No to tak jak mówiłam, tak. Nie każdy architekt będzie architektem. Praca jest, ale zarobki są mało satysfakcjonujące. To już kwestia. To pewnie też zależy, czym, gdzie kto się zajmuje, bo tak jak mówiłaś, są różne opcje, tak? Różne rzeczy można robić. Tak, ja tylko jeszcze dodam, że ja przekręciłam i to jest koło architektury rodzimej, także proszę się ze mnie nie śmiać za przekręcenie. Przepraszam, chodzi o architekturę rodzimą. Okay. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Bo tak myślę, że już to, co ja chciałam poruszyć, to już tutaj wszystko poruszyłam. Także jeżeli jeszcze macie jakieś pytanie, to zapraszam do zadawania. No jestem ciekawa tego egzaminu, no bo to... No powiem szczerze, ja też. No bo nie mam informacji oczywiście. Nie pytajcie mnie, nie wiem, jak to będzie wyglądać. Też jestem ciekawa. O. Format prac w portfolio ma znaczenie. To znaczy, no w pracy tak czy siak się wgrywa, więc to, czy to jest ta czwórka, czy ta trójka, no to... Czy dużo osób rezygnuje, odpada w ciągu roku? Powiem tak, jeśli ktoś z moich znajomych odpadł, to odpadł na samym początku, ale nie dlatego, że został wyrzucony, tylko po prostu stwierdził, że to nie dla niego. I czy to było dużo osób? No, zdarzają się osoby, które stwierdzają, że jednak im się to nie podoba i nie chcą aż tyle pracy i serca w to wkładać, ale raczej jak ktoś tyle czasu poświęcił na przygotowywanie się do tych egzaminów, to raczej chce to robić. Mi się wydaje przynajmniej. Jakieś przydatne ćwiczenia przed egzaminem z rysunku. No tak jak mówiłam, w tym roku to już w ogóle nie wiem. Na pewno będzie brana pod uwagę wyobraźnia przestrzenna i to powtarzam słowa pani prodziekan. W Poznaniu niestety egzamin będzie na uczelni. Chyba wolę wysłać parę prac niż nie zryzykować zachorowaniem. No tak, no ten egzamin był dyktowany zasadami bezpieczeństwa. No. Czy egzaminy zawodowe z technikum liczą się do punktów na studia? Nic mi o tym nie wiadomo. Nie słyszałam takiej informacji nigdzie, żeby się liczyły. Tylko właśnie słyszałam o punktach z matur i z egzaminów i z portfolio. Znaczy nie wiem, jak jest na architekturze, natomiast jest lista kierunków, gdzie te punkty są, ale to teraz nie pamiętam, które to były kierunki. Ta lista też jest dostępna na stronie Politechniki, jakby co. Okej, no to tam odsyłamy w takim razie. Ciężko jest matma na architekturze. Matma na architekturze trwa semestr. Jest dość skondensowana, ale nie mogę powiedzieć, żeby była jakaś super trudna do zaliczenia. Jest po prostu jednym z tych ścisłych przedmiotów, na które trzeba się nauczyć, które trzeba zdać, ale to trwa tylko semestr. Is there any English speakers? Ja może tylko szybko odpowiem. If you wish to ask anything about our faculty, you can just send us a direct message and I'll try to reply the best I can. So if you wish to hear about anything special, then just write to us here on this profile. Dlaczego wybrałaś ten kierunek? Co cię przekonało? To już chyba mówiłam na początku, połączenie zmysłu artystycznego z ścisłym myśleniem, bo ja się na ASP na przykład nie widzę. Wszystko. No a poza tym jakaś taka, nie wiem, jak byłam mała, to sobie obzurałam, że będę architektem. No tak, często tak jest, że coś... Ja
Ja miałam pewien plan, jak byłam tam w gimnazjum, liceum. Później poszłam na zupełnie co innego. Skończyłam zupełnie inne studia, a koniec końców zajmuję się tym, co kiedyś sobie wymyśliłam. No właśnie. Także różnie się życie układa. A jeszcze tylko powiem, że ja sobie wymarzyłam kierunek, ale nie wymarzyłam sobie miasta, więc ja też próbowałam aplikować do innych miast, mianowicie do Krakowa i do Wrocławia. I pomimo, że wydawałoby się, że do Warszawy było się najtrudniej dostać, dostałam się tylko do Warszawy. Więc podkreślam, egzaminy są... Nie przejmujcie się, jak wam super nie poszły matury, albo super wam nie poszedł egzamin, bo może się okazać, że wam super poszedł, tylko o tym nie wiecie. Mhm. A powiedz mi, ty jesteś z Warszawy? Czy... Tak, jestem z Warszawy. Okej. Okay. Stay safe and have a nice day. Thank you, you too. Bo akurat chciałam też, myślałam, że może z innego miasta, to bym jeszcze podpytała, jakie wrażenia po przeprowadzce, ale... No, nie, ja z Warszawy akurat. Okej, okay. To słuchajcie, ostatnia chwila na zadawanie pytania. No muszę powiedzieć, że bardzo dużo pytań się pojawiło. Dobrze, że się spotkałyśmy. No, tak jak mówiłam na samym początku, o inne kierunki to tam się pojawiały jakieś pojedyncze pytania. O architekturę faktycznie dużo osób pytało. Odsyłałam w czasie drzwi otwartych do waszych czatów, ale cały czas ta potrzeba jest, także... Tak, my też wiemy, że to jest, nie dość, że ta rekrutacja zawsze jest trochę niestandardowa, to teraz jeszcze bardziej, więc nie dziwię się, że te pytania są i po to jesteśmy, żeby na nie odpowiadać. Masz podczas studiów tak czas wolny? Tak, mam. Nie za dużo, ale mam. Tak, i na pracę się znalazł czas, i na działalność studencką. Tak. Kwestia organizacji. Okej, okay. Super. To ja myślę, że nie wiem, czy się jeszcze coś pojawi, czy... Bo się zaczynam... Jeśli byłyby jakiekolwiek pytania, to śmiało piszcie w wiadomości prywatnej, czy na Facebooku, czy na Instagramie, odpowiemy. Dokładnie. Możecie pytać studentów, czy to właśnie... A kiedy sesja? Teraz. Długo. Tak, dzisiaj rozmawiałam z Pawłem z fizyki, no to mówił, że dostali już harmonogram i no to właściwie już prawie. No nasz harmonogram się pewnie pojawi za jakieś kilka dni, więc jeśli pyta student, studentka, to za kilka dni powinien być. Czy długo chodziłam na rysunek przed studiami? Nie. Ja osobiście nie chodziłam zbyt długo, chodziłam tak, żeby chodzić intensywniej, to w drugiej, no tak pół roku. To jest istotne, to nie była moja pierwsza styczność z rysunkiem, ale nie mogę powiedzieć, że chodziłam codziennie przez 3 lata liceum. I znowu pytanie, czy będzie zapisane live? Będzie, o ile Instagram sobie czegoś innego nie wymyśli, ale tak, daje opcję do zapisania na IGTV, także od razu się on pojawi i później też jeszcze, ale to już zrobię może jutro, go udostępnię na YouTubie Politechniki. Także tam jest, też są inne live'y, także to jest to wszystko dostępne. A propos YouTube'a właśnie, to ponieważ dosłownie 2 dni temu powstał nasz kanał na YouTubie, tam jest filmik, gdzie dwójka moich kolegów z samorządu wydziałowego oprowadza nas po wydziale, więc jakbyście nigdy nie widzieli wcześniej naszego gmachu, a chcieli go zobaczyć, to odsyłam na kanał na YouTubie WRSWAPW i również w wydarzeniu do drzwi otwartych, które były kilka dni temu, tam są wszystkie linki i do Discorda, i do YouTube'a, i do wszystkich informacji, także tam też będę odsyłać. To ja sobie bardzo chętnie zaraz zobaczę ten filmik, bo jestem ciekawa i to pewnie tutaj udostępnię z linkiem na story, także każdy będzie mógł sobie przejść i zobaczyć. Super. Tak, jest 10-minutowe oprowadzanie po gmachu. To dzięki wielkie za spotkanie i za odpowiedzi na wszystkie pytania, było ich sporo. I do zobaczenia na Politechnice wkrótce. No, dzięki, miło Cię poznać i wszystkim słuchaczom też dzięki. Dzięki, na razie, hej. Do zobaczenia.